Witold Gadowski, dziennikarz, były korespondent wojenny, autor książek, nie po raz pierwszy pojawił się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, by spotkać się z czytelnikami, bo jak mówi, choć jest wiele miejsc w Częstochowie, gdzie mogłoby się odbyć takie spotkanie, to nie ma drugiego tak wyjątkowego. Tutaj miałem możliwość wielu ciekawych i bardzo obfitujących potem w różne relacje spotkań. Zatem samo miejsce jest wyjątkowe, właściciel tego miejsca, człowiek dużej pasji, którą zaraża innych, to mi się też bardzo podoba i dlatego z wielką przyjemnością zawsze tu wracam, jak mam coś nowego do powiedzenia. W czasie spotkania Gadowski promował nie tylko swoje publikacje, ale także odniósł się do aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, gdzie od prawie roku trwa wojna. Wydaje się, że ta wojna stanęła w martwym punkcie i takie przesilenie dopiero jest przed nami. Czy Polska jest bezpieczna? Nikt nie jest bezpieczny. W momencie, gdy Rosjanie rozwinęli machinę wojenną i będą ją rozwijać w najbliższych miesiącach. Ja akurat, jeżeli chodzi o Ukrainę, staram się nie specjalizować w tym, ponieważ jest tak wielu ekspertów, którzy już wieszczyli zwycięstwo Ukrainy, że nie chcę z nimi konkurować. Natomiast zdrowy rozsądek pokazuje, że Ukraina tej wojny wygrać nie może. I wszystko leży teraz w umiejętnym rozegraniu dyplomatycznym tej sprawy. Dziennikarz nie ukrywał także, że to, co dzieje się w Ukrainie, to nie jedyny obecnie problem, a porządek świata, do jakiego się przyzwyczailiśmy, niestety zmienia się i to nie na korzyść. Ja czekam, kiedy Chińczycy zaostrzą sytuację wokół Tajwanu, bo to jest im bardzo na rękę, ale wtedy będzie to bardzo niekorzystna sytuacja dla Polski, dlatego że Stany Zjednoczone przeniosą główne pole swoich zainteresowań na Pacyfik i Ukraina stanie się już bocznym terenem konfrontacji. To jest jedna niekorzystna rzecz, która może się zdarzyć. Druga, która już się dzieje, to jest uzależnianie powolne Rosji od Chin, od handlu z Chinami, od rynku zbytu chińskiego, od chińskich technologii. Rosjanie z takiego modelu panny na wydaniu, o której względy starały się zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, teraz czynią wybór w stronę Chin. Nie jest to dobre, dlatego że to stanowi przesunięcie ciężaru politycznego i dla nas na pewno niekorzystne będzie, jako kraju graniczącego z Rosją. Zupełnie nawiasem mówiąc, nie rozumiem, dlaczego mówi się o tym, że jak Ukraina przegra, to Rosja będzie u naszych granic. A co nie jest u naszych granic? Nie graniczymy z Rosją? Tak zapominamy o takich rzeczach i takie zbitki propagandowe ciągle pokutują.